Kielce w składzie nieobecnych po rozpoznaniu sprawy Tadeusza Grzesika, oskarżonego o to w punkcie pierwszym, że w dniu 19 września 1991 roku w Cydzinie gmina Górno, województwo świętokrzyskie, działając wspólnie w porozumieniu z innymi osobami, z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, wziął udział w zabójstwie obywatela Republiki Ukrainy. Wymierza temu Tadeuszowi Grzesikowi karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Punkt 5. Przestosowanie artykułu 4 paragraf 1 Kodeksu karnego z 1997 roku z mocy artykułu 66 PKK, artykułu 67 paragraf 1 PKK wymierzono oskarżonemu Tadeuszowi Grzesikowi kary dodatkowe pozbawienia prawa publicznych opisane w punkcie 1, 2 i 3 niniejszego wyroku łączy. Wymierza temu, że oskarżonemu Tadeuszowi Grzesikowi karę łączną 10 lat pozbawienia prawa publicznych. Mimo upływu 21 lat zło zawsze spotka się z należytą represją i sprawiedliwość zatriumfuje. Warto tutaj przytoczyć słowa syna jednego z Sofia, iż ustalenie sprawcy tej zbrodni przywraca wiarę w sprawiedliwość. Można by domniemywać, że dużo o tym rabunkowo. Ku temu bez sporu dowodów nie ma. Wiemy natomiast, że był w tej sprawie motyw agresji seksualnej.